Piotr mówi tak, że w Pawłowych listach są pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wtedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zjedzeni przez błędy ludzi nieprawych wydali się wyprzeć mocnego swego stanowiska. Piotr wiedział, że sam w wielu przypadkach nie rozumiał Pawła, nie pojmował Pawła. Paweł był dla niego za trudny. To, co Piotr tu pisze, pisze o sobie. On to rozumie. On rozumie, że on nie sięgał po pewne rzeczy. I wie, że takich ludzi jak on było wielu. Wie, że ludzie ci popełniali wiele błędów, bo nie rozumieli. Nie mieli głębokiej świadomości. Ale tutaj mówi ciekawą rzecz. Wzrastajcie wtedy w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest taki... To są takie teksty w Piśmie Świętym, które się przywijają i traktujemy jako w ogóle slogany. Ale on tutaj mówi, aby móc zrozumieć takiego Pawła, trzeba wzrastać w łasce i poznaniu. To znaczy, że trzeba zacząć bardzo mocno zagłębiać się w to, czym jest niezasłużona Boża przychylność i Boża zdolność w człowieku. I jaki rzeczywiście jest Bóg. Jeśli się chce w to zagłębić, to dojdzie się do takich rzeczy, do jakich doszedł Paweł. Jak się nie chce w to zagłębić, to się będzie trwało w takiej świadomości własnego umysłu. Własnego umysłu. A umysł człowieka jest przeciwną rzeczą. Wystarczy w nim zaszczepić jakąś ideę i ona się rozrośnie jak rak. Rozumiecie? Paweł głęboko szukał w łasce i w sercu Boga. Głęboko tam szukał. Nie poprzestał na tym, co do tej pory wiedział. Wiecie, on wiedział wszystko. To był bardzo wykształcony teolog żydowski. On wiedział wszystko. To nie było, że on nie wiedział. Wiecie, jak ktoś... Piotr nie wiedział. No, Piotr nie wiedział. Piotr to mógł nie wiedzieć. Ale nie Paweł. Paweł wiedział. Paweł wiedział. Natomiast Piotr później jest zaskoczony tym, jak Paweł idzie głęboko. Piotr, który chodził z Jezusem, znał Jezusa twarzą w twarz, znał go według ciała, widział jego zachowania. Był z nim od początku. Od początku jego służby. Ale Paweł poszedł głęboko. Poszedł tak głęboko w Boga, jak Piotr nigdy nie poszedł. Jak czytacie listy Piotra, to widzicie tam bardzo dużo takich zakazów i nakazów. On się nie mógł z tym rozstać. Nie mógł się rozstać z tą ideą, którą miał. Z tą ideą judaizmu. Ona głęboko w nim siedziała. On wiedział, że zbawienie jest z łaski. On wiedział, że Bóg jest inny niż Bóg Starego Testamentu. On to wiedział, ale on nie poszedł tak głęboko jak Paweł. W nim te idee Starego Przymierza ciągle istniały. Jak się czyta Piotra, to tam są, przyjrzyjcie się temu, pierwszy, drugi list. Tam jest zakaz za zakazem, nakaz za nakazem, ciągle. To jest tak ładnie ubrane w chrześcijaństwo. Rozumiecie? To się cytuje po kościołach. Okej? Ale Paweł był inny. Paweł zaczął rozumieć Boga inaczej. Paweł rozumiał, że przed Bogiem nie można na nic zasłużyć, że nie można mu zaimponować, że nie można mu się podobać. On to wiedział. On to zaskoczył. On zaskoczył, że Boga nie można mieszać w różne sprawy.
Że Boga nie interesuje, czy ktoś jest taki, czy ktoś jest inny. Że Boga nie interesuje, jaki kto jest. Boga interesuje, czy ktoś zjednoczył się z Chrystusem. Boga to interesuje. To Boga interesuje. Paweł do tego doszedł, ale idee Piotrowe były twarde, mocne. Trzeba tak, trzeba tak, trzeba tak. Rozumiecie? Coś wam powiem. Byłem tydzień na wyjeździe na Komorze. Nie trenowałem. Nic nie robiłem. Jadłem po dwa razy dziennie. Wstałem rano, coś zjadłem. Nawet zapomniałem mojego mikserka wziąć, żeby sobie te moje jajka mielić. Byle co, byle jak. Rozumiecie? Stanąłem się na wagi i tylko polepszył się mój stan w ogóle mięśni. Dlaczego tak jest? Bo ja bardziej wierzę w to, że Duch Święty, który jest we mnie, bierze udział w mojej fizjologii, niż to, że przez cały tydzień leżałem w ogóle, nie ćwicząc i jadłem byle co. Rozumiecie, co mówię? Piotr mówi tak. Grzebcie w łasce, grzebcie w sercu Boga. A to grzebiecie się do rzeczy, o których ten cały świat, łącznie z szeroko pojętym Kościołem, niewiele wie. Jak będziesz się modlił do Boga, to powiedz: Boże, ja nie mam nic więcej, tylko Twoją przychylność dla mnie. Boże, ja nie mam nic więcej, tylko to, co włożyłeś we mnie przed założeniem świata. Moja siła pochodzi od Ciebie. Ty jesteś moją siłą. Bez względu na to, co się dzieje, znam Twoje serce. Jesteś inny niż to, co ten świat i religia mi proponują. Chcę jeszcze lepiej poznać łaskę i Twoje serce. Chcę dzisiaj poznać jeszcze lepiej Twoją łaskę i Twoje serce. I chcę, żebyś tak się modlił do Boga. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ciebie, który jesteś Bogiem łaski. Który jesteś Bogiem zjednoczenia z człowiekiem. Wywyższamy Ciebie, potężny, wielki Król. Yeah.
swoim ciałem. Nie spodziewajcie się wiadomo, czy Bóg pomysł swoim ciałem. Rozumiecie? Jezus jest Tobą!
Yeah.
Stop it.
Nie ten sam, nie ten sam. Człowieku, to ja. To ja. Powiedz Boże. Zmartwychwstały. Nie ten sam. Zmartwychwstały. Hallelujah. Więc Boże, zgadzam się z Tobą. To ja. Jestem zmartwychwstały. Zmartwychwstały. Święty dzisiaj we mnie. Zmartwychwstały. Nie ten sam. Zmartwychwstały. Zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja. Oh yeah.
Jezusie Chrystusie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie za każdą prawdę. Za każdą prawdę. Za każdą prawdę. My dziękujemy Tobie, że wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, jest w nas. My decydujemy się teraz, aby korzystać ze wszystkiego, co jest w nas i odważnie wprowadzać to do naszego życia. Odważnie wprowadzać to do naszego życia. Porzucamy wszelki sentymentalizm do tego, co było wczoraj, do tego, co było przedwczoraj, do tego, co było tydzień temu. My uznajemy to za marność i dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za to, że Ty dziś jesteś z nami. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Bóg jest Bogiem dzisiaj. On jest Bogiem dzisiaj. Aby szczęśliwie iść przez to życie. Uwierz, że Bóg jest Bogiem dzisiaj. Ciesz się dzisiejszym dniem. Ciesz się tą chwilą, tą obecnością. Już nigdy nie będzie dzisiaj. Tylko dzisiaj jest dzisiaj. Tylko dzisiaj jest dzisiaj. Tylko dzisiaj jest dzisiaj. Thank you.
wysokie dźwięki. Zaczęli wysokie dźwięki. Thank you.
Jestem z tobą. Pochód strach przede mną.
Że to po prostu się zdarzy.
chronić swoje dziecko przed światem. Czy nauczyć go, w jaki sposób zwyciężać świat. To jest dylemat. Ale twój ojciec w niebie powiedział kiedyś do Izraela, tak jak obiecałem, oddałem w twoje ręce Kanaan. Lecz nie wyplenię od razu wszystkich twoich wrogów, aby przyszłe twoje pokolenie nauczyło się walczyć. Kiedy stajesz przed problemem, pamiętaj, że stajesz tam z twoim ojcem. Z ojcem twoim, który wybrał ten lepszy wariant. Lepszy wariant. Nauczył cię walczyć. To jest ten lepszy wariant. Potem ty, który prowadzisz ludzi do Boga, będziesz ich w ten sam sposób uczył. Nie będziesz ich chronił przed tym światem, ale będziesz ich uczył zwyciężać ten świat. Podziękuj teraz Bogu, powiedz: Boże, dziękuję ci, że wybrałeś ten drugi wariant. Że nie podjąłeś decyzji, aby mnie ochronić przed tym światem, ale nauczyć mnie walczyć. Dziękuję ci, Boże, za to. Że zagrałeś drugą piłką w moim życiu. Dziękuję ci, Boże. Hallelujah. Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi.
ziemi pozdał mi Pan, pozdał mi Pan. Wszechmogący Bóg, stwórca nieba ziemi, pomoc dał mi Pan, pomoc dał mi Pan. Wszechmogący Bóg, stwórca nieba ziemi, pomoc dał mi Pan. Że coraz lepiej poruszamy się w duchowej rzeczywistości. Dziękujemy Ci, że nasze władze poznawcze są wyćwiczone i że w umiejętny sposób poruszamy się w duchowej rzeczywistości. Ojcze, dziękuję Tobie, że Kościół znakomicie porusza też się w świecie. Dziękuję Ci za Twoją mądrość, która jest rozlana w sercach naszych. I dziękuję Ci, że ona zawsze znajdzie sposób. Dziękuję Ci. Ja dziękuję Ci za język mędrców. Dziękuję Ci, Ojcze, że to się pomnaża. Każdemu, kto ma, niech zostanie teraz dodany w imieniu Jezusa. Niech to się pomnaża, Ojcze. Eliminujemy, Ojcze, religijny język, a wzbudzamy język mędrców. Uwielbiam Ciebie za to. Ja uwielbiam Ciebie za to. Uwielbiam Ciebie za to, cudowny Święty Duchu, że poruszamy się w mądrości. W nadnaturalnej mądrości. Uwielbiam Ciebie za to, że uwalniamy wiarę w mądrość, która jest w nas. Że nie podważamy mądrości, która jest w nas. Nie analizujemy jej, ale ją uwalniamy na zewnątrz. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie za to. Dziękuję Ci za to. Ja dziękuję Tobie za to, że Kościół chodzi w nadnaturalnej mądrości. Uwielbiam Cię za to. Szatowie to rybasy. Ure myszaka taranamasa. Ture namasi taranamasa. Ure myszaka taranamasa. Możemy się łudzić, że wtedy, gdy bramy są pootwierane w naszym życiu, że nie przyjdzie do nas diabeł. Diabeł jest natarczywy. Wtedy, kiedy nawet na milimetr brama jest otwarta, to on po prostu przyjdzie. Pozamykaj wszystkie ci przestrzenie w swoim życiu. Wierzę, że jest ku temu namaszczenie, żeby zamykać do końca bramę. Tam, gdzie jest milimetrowy nawet milimetrowe otwarcie. Zamknij to. Zamknij to. Ty to zrób. Bóg tego za Ciebie nie zrobił. Po prostu zamknij te drzwi. Zamknij tą sprawę. I Ty wiesz, o czym mówię. Zamknij tą sprawę raz do końca. Zamknij te drzwi. Tam nic dobrego nie wchodzi. Thank you.
jest osoba na sali, która chce być uwolniona od paniki. Wyjdź do przodu. Panikujesz cały czas. Cokolwiek się wydarzy, to panikujesz. Twoja panika udziela się ludziom naokoło. Twoja panika udziela się twoim domownikom. Twoja panika udziela się ludziom, z którymi jesteś. Jest to bardzo destrukcyjne. Wyjdź do przodu. Pomodlimy się o ciebie. Nie zostawiaj tego. Thank you.
Yeah.
przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Święty, potężny jesteś Pan. Ha ha ha!
Jezus też chodził na piłce. Gracias.